Witam serdecznie, z tej strony Iwona Erikson i dzisiaj pokażę Wam, jak zamknąć oczka w ściągaczu, tak żeby to było troszeczkę elastycznie, żeby ten ściągacz góry miał taką możliwość rozciągania się tutaj jak na dole, żeby nie zaciskał się za bardzo. To nie jest żadne super zamykanie. Jak to niektórzy mówią, żeby ściągacz wyglądał tak jak ze sklepu. Ja nie lubię sklepowych ściągaczy. To nie jest może to najpiękniejsze dla niektórych zamykanie oczek, ale jest to zamykanie elastyczne, które nadaje się do czego? Na przykład do zamykania skarpetek. Jeśli skarpetki robimy od palców, można też zamykać w ten sposób pliskę przy szyi, przy swetrze, żeby troszeczkę ładniej wyglądała. I jak teraz zamykamy taki ściągacz? Pierwsze oczko zdejmujemy, pierwsze oczko sobie przerabiamy na prawo, dlatego że to jest to oczko tutaj na prawo. Tak. I teraz się zaczyna ciekawa historia. Po prostu, żeby zamknięcie tutaj było elastyczne, to musi być jakby więcej nitki. I to więcej nitki możemy sobie nadrobić w ten sposób, że oczko, które mamy na prawym drucie, okręcamy dookoła swojej osi. Wtedy przerabiamy następne oczko, w tym przypadku na lewo, dlatego że to oczko jest lewe. I przekładamy to oczko przez to oczko. Przekładamy sobie to oczko. I znowu następne oczko obracamy wokół swojej osi. To wtedy to oczko jest tutaj jakby przekręcone na dole. Jest więcej nitki w tym oczku. Następne oczko przerabiamy na prawo, dlatego że to jest prawe oczko. I przeciągamy to oczko z prawego druta. I znowu obracamy oczko wokół swojej osi w ten sposób. I przerabiamy następne oczko w tym przypadku na lewo, dlatego że to jest lewe oczko i przyciągamy przez to drugie przerobione oczko, to oczko z prawego drutu. I znowu, tu widzimy, że oczko jest otwarte, jak mamy na drucie, ale jak obrócimy dookoła swojej osi, to to oczko na dole jakby się robi tutaj skrzyżowane i to powoduje jednocześnie, że nitki jest więcej. Przerabiamy następne oczko na prawo i przeciągamy to oczko z prawego drutu. I znowu wokół swojej osi i następne oczko mamy tutaj na lewo. Przeciągamy oczko. I znowu przekręcamy wokół swojej osi. Przerabiamy następne oczko na prawo i przeciągamy to oczko przez to przerobione oczko. I znowu okręcamy drut z oczkiem wokół swojej osi, tak, wywijamy, żeby to oczko było tutaj jakby przekręcone. Przy swojej podstawie przerabiamy oczko na lewo następne i to oczko przyciągamy i tutaj Wam pokażę, tak wygląda tutaj i zobaczcie, że to jest w miarę elastyczne. Na tym kawałku już widać, że jest elastyczne, ale jednocześnie można rozciągnąć, jak i ściągacz wraca do swojego kształtu. Czyli po prostu oczko, które mamy na prawym drucie, obracamy wokół swojej osi, tak żeby przy podstawie było przekręcone. Następne oczko przerabiamy na prawo lub na lewo, w zależności od tego, jakie oczko mamy. I przyciągamy to pierwsze oczko przez to przerobione oczko. I znowu przekręcamy i tak dalej. Jeśli chcemy w jakiś sposób, żeby to elastyczne nie było za mocno elastyczne, żeby nam się nie fałdowało, żeby było tylko troszeczkę elastyczne, to na przykład możemy zrobić w ten sposób, że to oczko wokół swojej osi
przekręcamy jako co drugie oczko, że na przykład przekręcamy tylko przed prawym oczkiem, a przed lewym już nie. Lewe przerabiamy normalnie na lewo i przeciągamy. Okręcamy wokół swojej osi, przerabiamy na prawo. A jak mamy oczko lewe, to po prostu tylko przerabiamy na lewo i przeciągamy. A teraz przed prawym oczkiem znowu okręcamy wokół swojej osi i przeciągamy. I tu widzimy, że tu już nie jest elastycznie, tu jest tylko troszeczkę elastycznie, ale nie tak mocno jak tutaj na początku. Ten kawałek już nie jest tak bardzo elastyczny, także możemy sobie wybrać, jak chcemy, bardziej elastyczny, mniej elastyczny. I w ten sam sposób robimy, jeśli mamy ściągacz 2 na 2. Wtedy, jeśli mamy ściągacz 2 na 2, to po prostu prawe przerabiamy na prawo, lewe na lewo. I tutaj też możemy przekręcać to oczko wokół swojej osi przed każdym oczkiem albo co drugim, w zależności od tego, jaki efekt elastyczności chcemy osiągnąć. Ale ja polecam przekręcać przed każdym oczkiem, dlatego że to ładniej wygląda, to jest bardziej elastyczne. Tak to wygląda, takie jakby półelastyczne, jest to jakby półelastyczne zamykanie ściągacza. I jeśli chcecie zobaczyć inne zamykania ściągacza, to czy też inne porady i techniki, to zapraszam do kliknięcia. Tutaj na moje zdjęcie się pojawi za chwilę. Kliknijcie na to zdjęcie, przejdziecie do strony tytułowej mojego kanału. Tam jest czerwony przycisk subskrybuj, subskrypcja. Kliknij na niego, zapisz się na subskrypcję. Zaznacz także ten dzwoneczek obok. Wtedy otrzymasz powiadomienie, jeśli pojawi się nowy film na moim kanale. Czy to będzie jakiś podcast, czy to będzie film z poradami, z technikami. Zapraszam serdecznie do prenumeracji i skomentuj pod spodem, czy wypróbujesz to zakończenie, czy może już je znasz, czy jest to Twoje ulubione, czy może jakieś inne masz ulubione. Także skomentuj, polub może wideo, w ten sposób pokażesz innym, że jest to wideo warte zobaczenia i po prostu inne dziewczyny, czy nawet chłopacy będą mogli się czegoś nauczyć w dziedzinie robienia na drutach. Dziękuję, na razie i zapraszam oczywiście do robienia na drutach i do oglądania moich porad. Dziękuję, do usłyszenia.